Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest twój pierwszy wywiad? Tak. Czujesz się stremowana? No, trochę. Trochę. Powiedz mi, jaką sztukę uprawiasz? Falę brzuchem. Jak to się robi? Że trzeba falować tak, jak może. Tak jak człowiek może, tak musi falować. Tak. A powiedz mi, kiedy pierwszy raz zafalowałaś brzuchem? W domu. W domu? W jakiej to było sytuacji? Że ja stałam przed lustrem i falę brzuchem. Stanęłaś przed lustrem i zaczęłaś nagle falować brzuchem? Tak. Byli przy tym jacyś świadkowie? Ktoś to widział? Baba, babcia i dziadek. I jak oni zareagowali, gdy zobaczyli, że falujesz brzuchem? To zdziwili się. Zdziwili się i co powiedzieli? Powiedzieli, skąd ty to umiesz? No, a ty im odpowiedziałaś? No po prostu się nauczyłam. Chciałabyś, żeby wszyscy wrocławianie zaczęli falować brzuchem? Tak. A jak to mamy zrobić? Powiedz, co powinniśmy zrobić, żeby wszyscy zaczęli falować brzuch? Trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć. Jak często? Tyle razy, ile się uda. Ale cały dzień mamy ćwiczyć? Tak. Ile godzin dziennie ty ćwiczysz? 6. 6 godzin dziennie? Tak. Gdzie ćwiczysz? Na korytarzu. A jak ktoś wchodzi albo wychodzi z mieszkania, nie wiem, wracają z pracy albo idą na zakupy, to nie przeszkadza ci to, że oni tam przechodzą wszyscy przez ten korytarz? Nie. Nie? Nic mi nie przeszkadza. Nic ci nie przeszkadza. Można gdzieś zobaczyć twoje występy? W telewizji. W której telewizji występujesz? U nas.